nie ma gongu. Rada społeczna dzisiaj, prawda, jak zawsze na miejscu. Ale to widać, kto chce pracować. Zapraszam przyjść. Zamienimy się. To zapraszamy. Do nas, u nas jest więcej. Wznawiam posiedzenie komisji. Szanowni Państwo, teraz poprosiłbym stronę, to jest miasto stołeczne Warszawa, o udzielenie kilku informacji w trybie artykułu 12 ust. 1 ustawy. Pierwszy się zgłosił Sebastian Kaleta. Dziękuję Panie Przewodniczący. Tak, ja bym chciał kilka kwestii dotyczących kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, który był w tej sprawie wyznaczony. Żebyśmy była jasność, bo tutaj była mowa wcześniej o pani losie pani Marii Eugenii Sobol. Według dokumentów, które komisja pozyskała, wynika, że w 1941 roku rzeczywiście w Warszawie zmarła Maria Sobol, ale akt zgonu wskazuje na innych rodziców. W związku z tym ten zgon dotyczy jakby innej osoby, nie tej Marii Sobol, którą mamy w tej sprawie. Natomiast w aktach sprawy nie znajduje się żadna informacja na temat losu pani Marii Eugenii Sobol od lat 40., jak również znajdują się postanowienia sądu o zgodzie na to, by nieruchomość, prawa do nieruchomości zbył kurator w imieniu pani Sobol. Pani Sobol również widnieje w sentencji decyzji zwrotowej. Mimo że jej los od lat 40. nie jest znany, chciałbym w trybie artykułu 12 poprosić o informację, co miasto stołeczne Warszawa uczyniło, by ustalić los pani Marii Sobol, ewentualnie jak do tego faktu, że od 40 lat jest jej los nieznany i do dzisiaj de facto w obrocie funkcjonuje decyzja na osobę, do której nie wiemy, czy w ogóle od kilkudziesięciu lat żyje. Panie Przewodniczący, z akt dekretowych często wynika tylko imię i nazwisko i wszelkie poszukiwania bywają niestety nieskuteczne, natomiast czynności zdziałane z udziałem kuratora, który jest przedstawicielem tej osoby, jak gdyby pozostają skuteczne. Jest takie orzeczenie Sądu Najwyższego bodajże z 1954 roku, który mówi, że nawet wykrycie późniejsze, że dana osoba nie żyje, nie pozbawia skuteczności czynności zdziałanych z udziałem kuratora. Przecież kurator nie działa w imieniu własnym i na własny rachunek, tylko jest przedstawicielem tej osoby. Gdyby się okazało w jakimś tam momencie, że pani Sobol zmarła i pewnie jacyś są jej spadkobiercy, no to te działania kuratora są jak gdyby na rzecz tych spadkobierców. Znaczy, panie dyrektorze, bo kwestia polega na tym, że tak jak analogicznie w sprawach na przykład twardej, mieliśmy do czynienia już z informacją o tym, że te osoby nie żyły na pewno i była kwestia spadku, ale również potencjalnie w związku z faktem, że nie wiemy, czy pani Maria Sobol zmarła, czy też nie zmarła, potencjalnie spadkobiercą jest Skarb Państwa reprezentowany przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy w tym przypadku. Dlatego moje pytanie kolejne dotyczy tego, czy podejmowano jakieś działania w celu ewentualnego złożenia wniosku o uznanie za zmarłą panią Marię Sobol, do którego to wniosku legitymację posiada prezydent miasta stołecznego Warszawy. Czy taki wniosek został złożony, czy też nie?
nie został złożony wniosek o uznanie za zmarłą pani Sobol, natomiast został złożony wniosek o wznowienie postępowania spadkowego z uwagi na spadek wakujący i wznowiono również postępowanie administracyjne. Czy wznowienie postępowania spadkowego w związku z potencjalnym spadkiem wakującym dotyczy spadku po panu Franciszku Sobolu? Czy tak, dotyczy w spadku po panu Franciszku Sobolu. Czy w związku z faktem, iż na etapie postępowania zwrotowego takiego wniosku nie złożono, należy ocenić, że powinien być ten wniosek złożony przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej, czy jakie okoliczności są nowe w stosunku do 2009 roku, iż taki wniosek został złożony dopiero teraz? Taki wniosek został złożony dopiero teraz, ponieważ jak już to wielokrotnie mówiłem, koncepcja spadku wakującego pojawiła się dużo później, przy okazji Ulicy Twardej. Zresztą załączyłem do komisji również opinię Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Proszę mi wierzyć, że jako były wiceprezes znam tych radców i to są wspaniali radcowie o naprawdę wysokich kwalifikacjach prawniczych, którzy no jednak dość sceptycznie odnoszą się do koncepcji spadków wakujących. Niemniej jednak również z uwagi na to, że złożyłem tu taką deklarację, że miasto gdyby spróbuje doprowadzić do jakiegoś wykrystalizowania się orzecznictwa, to wszędzie tam, gdzie w tej chwili ten spadek wakujący ustalamy, że on istnieje, no to składamy taki wniosek. Jak ostatecznie rozstrzygnie to orzecznictwo, tego niestety nie wiem. Panie dyrektorze, ja się przyznam szczerze, zapoznałem z wnioskiem Prokuratorii Generalnej w zakresie sprawy Twardej, tylko pragnę zwrócić uwagę, że orzecznictwo w zakresie spadków wakujących dotyczy takich sytuacji, w których potencjalni spadkobiercy dokonują różnych czynności faktycznych, które wskazują na to, że poczuwają się do bycia spadkobiercami danych osób. I w sprawie Twardej, właśnie o której pan mówi, tutaj pragnę przekazać informację, bo żeby to było jasne, że ta opinia dotyczy nie 19, 22 spadku po osobach, które nie są, jakby ich los, wiadomo, że zginęło w czasie wojny i się nie objawił jako spadkobierca, tylko dotyczy tej części, którą nabył pan Maciej M. od osób, które rzeczywiście złożyły wniosek dekretowy i rzeczywiście zachowywały się jak potencjalni spadkobiercy, więc opinia Prokuratorii Generalnej w tym zakresie, że jakieś osoby wykazywały starania faktyczne o nabycie spadku, w tym przypadku w Twardej 10 na 3,22, to w tym przypadku orzecznictwo jest dosyć jasne. Bardziej mowa o sytuacjach, w których rzeczywiście, tak jak na przykład na 7,29, żadna aktywność potencjalnych spadkobierców w zakresie spadku się nie ujawniła. I tutaj to orzecznictwo, tam gdzie jest taka sytuacja, że nie ma spadkobierców i w sensie nikt nie podejmuje żadnych aktywności w tym przypisanym czasie w kodeksie Napoleona, miasto wygrywało, a tam gdzie na przykład jedna taka sprawa bardzo dosyć delikatna, ale myślę, że mogę o niej powiedzieć, ponieważ jednej ze spraw, w których miasto akurat w tych kilku dosłownie przypadkach mikroskopijnych, biorąc pod uwagę liczbę spraw, miasto zdecydowało się złożyć wniosek o nabycie spadku z kodeksu Napoleona, tylko że spadkobiercami były osoby, bliska rodzina zamordowanego w Katyniu oficera. I mimo iż rodzina zamordowanego w Katyniu oficera w latach 40. twierdziła, że nie wie, co się stało w tym przypadku z mężem, z ojcem i wnosiła o to, by oddać nieruchomość w trybie dekretowym, to władze komunistyczne, jak doskonale wiemy, nie uznawały. Ciężko było ustalić, kto zginął w latach 40. w Katyniu, a kto nie. Dopiero ta prawda została, te informacje zostały rodzinom udostępnione kilkadziesiąt lat później. Natomiast w tym przypadku miasto postanowiło zgłosić się po spadek wakujący, mimo że oczywistym jest, że osoby, które starały się o nieruchomość po zamordowanym w Katyniu oficerze, jasno wskazywały na siebie jako osoby, które chciały być spadkobiercami, ale z przyczyn, można powiedzieć, czysto no, tych sytuacyjnych, wojennych, nie mogły tego uczynić. I tutaj orzecznictwo, tak jak wspomniałem wcześniej, jest jasne. Moje pytanie dotyczy w zakresie tego, co pan powiedział, dotyczy tego, ile takich wniosków o wznowienie postępowań spadkowych w sytuacjach, w których tak jak tutaj mamy do czynienia z potencjalnym spadkiem wakującym, miasto stołeczne Warszawa wedle pana wiedzy złożyło w ostatnich miesiącach, tygodniach? Takich spraw jest kilka. To znaczy sprawdzamy sukcesywnie, jak gdyby również przy rozpatrywaniu obecnych spraw, czy nie występuje tam spadek wakujący. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że w niniejszej sprawie jest, no jednak jest pewna analogia, ponieważ ci byli współwłaściciele
byli współwłaściciele, byli, z tego co mówiła pani świadek, byli ze sobą spokrewnieni. Natomiast spadek po Franciszku Sobolu to jest tylko 1/8 własności tej kamienicy. Natomiast no, z tego co przed chwilą mówiła pani świadek, to pani Gnoińska była siostrą pana Sobola, więc też rodzina jakoś ten spadek, nazwijmy to, starała się o tą masę spadkową, o może tak. No ale mimo wszystko jest kurator. I jakby tak już zamykając jakby nasz tą część dotyczącą kuratorów z mojej strony, chciałbym pana jako prawnika doświadczonego również w pracy w prokuratorii generalnej na zacnym stanowisku zastępcy prezesa zapytać o to, czy postępowanie w zakresie spadków wakujących obecnie prowadzone tak, jak powinno być, czyli w razie wątpliwości składanie wniosków, a w poprzednich latach, kiedy tego nie robiono, było to błędem. Jaka jest pana opinia? Moja opinia, znaczy ja tą opinię prezentowałem wielokrotnie, ja nie chcę wypowiadać swojej prywatnej opinii jako prawnika co do kwestii spadków wakujących, natomiast no, jak gdyby bodajże w niedzielę mieliśmy taką informację, że w Łodzi tak, uznano spadek wakujący. No ten pomysł pojawił się dość późno, nie tylko jak gdyby no, nauka prawa czy pomysły prawników też się rozwijają, tak? Jednak sądy nie uznawały tych spadków wakujących. To nie było tak, że miasto tego nie składało, było to dla wszystkich oczywiste. No, w pewnym momencie prawnicy miejscy wpadli jak gdyby na koncept spadku wakującego. Przecież tak naprawdę, zgodnie z powiedzeniem Jura Novit Curia, no to sądy nie powinny wydawać, jeżeli przyznamy w ogóle tą rację koncepcji spadków wakujących, no to sądy powinny inaczej orzekać. Natomiast też chciałem zwrócić uwagę, że oczywiście w teorii broni się sytuacja, że można złożyć wniosek o uznanie za zmarłego, natomiast to jest tylko złożenie wniosku, ponieważ sąd wezwie wtedy wnioskodawcę no, do uprawdopodobnienia tej śmierci i w momencie, kiedy no, nie da się tych okoliczności uprawdopodobnić, no to sąd po prostu albo umorzy postępowanie, albo zwróci pozew, albo oddali wniosek, a miasto niestety no, nie dysponuje ani jak gdyby z tych akt, które posiada informacjami jakimiś, które mogłyby przybliżyć, kiedy pani zmarła, ani nawet mimo poszukiwań często jest to niemożliwe. Czyli dziękuję. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że ta pani jest jakby los, żaden ślad po niej, przynajmniej nie czyniono starań, bo z akt administracyjnych to nie wynika, by czyniono starania, by ustalić, czy rzeczywiście zmarła, czy nie, bo wtedy powstaje interes po stronie miasta, jak również przesłanki z kodeksu cywilnego uznania za zmarłą osobę są dosyć precyzyjne, mowa o 10 latach, a pani jest, jakby jej los jest nieznany od lat 40. A ponadto, tak jak wskazałem wcześniej, nie ma wzmianki w aktach administracyjnych dotyczących tego, jakoby starano się ustalić, czy ta pani rzeczywiście żyje, czy może wyjechała za granicę i los po niej jakiś zaginął. Po prostu nie ma żadnych dowodów na to, że jakiekolwiek działania w celu ustalenia tego były uczynione. Panie ministrze, jeśli można, zwracam uwagę, że sąd wyznaczył w tej sprawie kuratora w osobie adwokata Tadeusza Wietrzyka i być może ta osoba ma pewną wiedzę, ponieważ kurator jest zobowiązany, żeby podejmować działania zmierzające do domknięcia sytuacji i zakończenia swojej funkcji. Ustalenia kręgu spadkobierców. Natomiast wracając jeszcze do pytania, które zapadło, pan pytał o ilości dotyczące, ilości wniosków dotyczących, które były, dotyczyły spadków wakujących. Tutaj akurat mam przed sobą pismo z września, którym na ręce pana przewodniczącego Urząd Miasta informuje i składa postanowienia. To jest dokładnie 12 postanowień na ten moment, w których nie we wszystkich sądy przyjmują tą koncepcję, więc ona jest nadal niewykrystalizowana. W każdym razie w tej sprawie miasto złożyło wniosek o to, by zmienić postanowienie spadkowe z listopada 4 roku, gdzie w sprawie z wniosku Zbyszka Kalety wnioskowano o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Sobolu i Feliksie Kijasowej i innych w zakresie pana Franciszka Sobola. A kiedy ten wniosek został złożony, mogę zapytać? Wczoraj.
No może to się wydawać śmieszne, ale zważywszy na to, że na 4 tysiące spraw dekretowych tylko 12 spraw było takich, których ta koncepcja w ogóle się pojawiła, to nie możemy mówić o tym, że to była jakaś przyjęta od lat koncepcja za prezydentur jeszcze poprzednich świętej pamięci czy innych osób, które sprawowały funkcje, by tą drogą chronić majątek miasta. Ta koncepcja pojawiła się w roku 15 tak naprawdę. Dobrze, ale poprzedni prezydent nie musiał się tym posługiwać, bo nie zwracał na lewo i prawo nieruchomości, jak to sobie mówił inaczej rządu. Dlatego nie trzeba było zajmować się w ogóle Napoleonem. Jak państwo byście nie zwracali, też nie musielibyśmy się zajmować Napoleonem. To jest kwestia podstawowa. Ja jeszcze jedno pytanie, jeżeli państwo pozwolicie, bo mnie ciekawi państwa opinia. Dlaczego państwa opinii osoby, które uzyskały decyzję dekretową, nie starały się o przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, tylko sprzedały użytkowanie wieczyste? Dlaczego w państwa opinii tak się stało? Na to pytanie to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. To należałoby zapytać beneficjentów. Bo to niestandardowe, decyzji. Tak, niestandardowe. Czy może mamy się państwo przypuszczenia? No. W tych sprawach komisyjnych wynikałoby, że w wielu przypadkach tak się nie działo. Póki co, tak rozumiem, w kilku sprawach było, nie było tych przekształceń. No, dzisiaj nie mamy tutaj jako strony osób, które nabyły, są wymienione w decyzji. Z niejasnych względów, dlatego że jeśli komisja uchyliłaby decyzję i przekazała miastu zgodnie ze swoimi kompetencjami do ponownego rozpoznania, to przecież oni znowu byliby w sprawie zainteresowani. Tak przecież by było. W każdym razie nie mamy ich. Być może trzeba było zapytać te osoby o motywy działania. Chcieliśmy, próbowaliśmy. Nawet próbowaliśmy się kontaktować z panem Rosińskim, ale to nie daliśmy rady. To. Rozumiem, dziękuję. Dobrze, czyli jeszcze chciałem zapytać, czy może pan dyrektor ma wiedzę na temat tego, dlaczego od decyzji do umowy o ustanowieniu użytkowania wieczystego minęło 2 lata. Czy może jakaś wiedza, czy może państwo wewnętrzny audyt spowodował, że mamy wiedzę, dlaczego tak się działo? To były bardzo różne przyczyny. No często jest to choćby taka techniczna przyczyna, żeby zebrać do aktu wszystkich spadkobierców. No jest dość trudno. W każdym bądź razie nie jest to jakiś dziwny, odosobniony przypadek. Czasem jest to szybciej, czasem jest to dłużej i różne tego bywają przyczyny, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tu akurat trwało to tyle, ile trwało. Rozumiem. A czy badaliście państwo może w ramach audytu? Panie przewodniczący, bo udało mi się znaleźć tutaj. Chodzi o to, iż w tym czasookresie jedna ze spadkobierczyń starała się o paszport polski, pani Anna Chorowic. I z tego względu trwało to postępowanie tyle, bo ona musiała jakby sobie poświadczyć polskie obywatelstwo w tym czasie. Już. Rozumiem. Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Bo to może na końcu. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie? Robert Kropiwnicki, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać przedstawicieli miasta o te postępowania prokuratorskie, które się toczyły. Czy miasto było tam w jakiś sposób przez prokuraturę informowane, czy było jakąś stroną w tej sprawie, czy przedstawiciele miasta byli przesłuchiwani w tych sprawach? Miasto ma w ogóle wiedzę na temat tych postępowań? Nie, miasto nie ma statusu strony w tym postępowaniu, dlatego że nie jest pokrzywdzonym czynami związanymi z nękaniem lokatorów. Postępowanie toczyło się w kierunku dotyczącym nękania lokatorów na podstawie przepisów, które pan dzisiaj przywoływał, czyli stosowania przemocy innego rodzaju w celu utrudnienia osobie korzystania z lokalu i czynów dotyczących uporczywego nękania osób. W tym postępowaniu tylko te osoby, które się zgłosiły, uzyskały od prokuratora w roku 2016, 2 listopada 2016 roku, więc nie tak dawno, odmowę wszczęcia śledztwa, dokładnie tak to było, odmowę wszczęcia śledztwa, po czym wniosły zażalenia, które zostały uwzględnione przez sąd i sprawa trafiła z powrotem do prokuratury okręgowej przy ulicy Chocińskiej w Warszawie, gdzie prowadzone jest dalej postępowanie. Czyli prokuratura odmówiła i to sąd jednak przywrócił. Nie, tak, bo pani świadek stwierdziła, że to
zwrócili się z wnioskiem do prokuratury. To jednak sąd nakazał prokuraturze prowadzić. Zażalenie wnoszone jest za pośrednictwem prokuratora. Ale do sądu. Według mojej wiedzy nie zdarzyło się tak, żeby prokurator sam uwzględnił to zażalenie w tym przypadku, tylko trafiło to poprzez sąd. Ale precyzyjnie myślę, że prokuratura powinna odpowiedzieć panu ministrowi. Rozumiem, dziękuję. A proszę powiedzieć, czy jeżeli nawet by ten spadek wakujący się pojawił i ta koncepcja by wygrała w tej, to jaki procent nieruchomości zostałby przyznany miastu wtedy? No maksymalnie 1/8, ponieważ pan Franciszek Sobol według zaświadczenia Sądu Grodzkiego z 1948 roku był właścicielem co do 1/8 części. Czyli to by oznaczało, że zwrot i tak by nastąpił, tylko że 7/8 mieliby właściciele prywatni i miasto byłoby współwłaścicielem. Czy dobrze to rozumiem? Tak. Jeżeli nie byłoby żadnych spadkobierców, bo to jest znów pytanie, tak? Czy sąd podzieli to zdanie o spadku wakującym? No ale załóżmy, że sąd podzieli tą koncepcję, no to wtedy 1/8 Franciszkowi Sobolowi 1/8 części przysługiwała. Żebyśmy wyraźnie, żeby to wybrzmiało, że tak naprawdę to nie jest to żaden przełomowy wątek w tej sprawie, ponieważ tak nie wstrzymałoby to procesu reprywatyzacyjnego. Ponieważ wczoraj został złożony wniosek, tak? To nie jest przełomowy. Ponieważ 7/8 i tak byłoby w rękach prywatnych. Tak. I ci właściciele i tak mogli zrobić to, co chcieli tak naprawdę. Nie, 7/8 mieliby prawidłowi spadkobiercy, którzy zostali ustaleni, jak rozumiem. Tak, dokładnie tak by było. Więc szukanie tutaj dodatkowego wątku, że się kurator był czymś złym, akurat w tej sprawie ciężko jest to udowodnić. I kolejne pytanie, proszę powiedzieć, ilu lokatorów zwróciło się o pomoc do miasta, jeżeli chodzi o uzyskanie innych lokali, a ile osób uzyskało pomoc? Może ja powiem od początku, w momencie przekazania było tam 20 zajętych lokali. Do tej pory 9 rodzinom udzielone zostało wsparcie, po części to są mieszkania socjalne, po części to są mieszkania komunalne. W jednym przypadku to był lokal zamienny ze względu na decyzję PINB-u. W 3 przypadkach wnioski są w trakcie rozpatrywania. To były wnioski złożone w marcu i kwietniu 2017 roku. I kiedy te wnioski mogą być rozpatrzone? Myślę, że w przeciągu miesiąca. Rozumiem. Czyli wtedy ile osób może uzyskać, czyli 12 osób może, 12 lokali czy gospodarstw może uzyskać pomoc, tak? 12 z 20, tak. A te pozostałe 8 zwróciło się o pomoc? Nie. Znaczy nie mamy sytuacji, w której ktoś z tego adresu zwrócił się o pomoc i jej nie otrzymał. Bo to też myślę, że bardzo istotne dla ustaleń komisji, w związku z tym, że komisja bardziej się zajmuje jednak skutkami decyzji niż samą decyzją, a że 8 osób się nie zwróciło w ogóle o żadną pomoc, no i ciężko mówić, żeby miasto mogło im pomóc, skoro oni sami nie chcieli tej pomocy. A to ja nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Paweł Lisiecki. Tak gwoli sprostowania. Za miesiąc pewnie zostaną rozpatrzone wnioski, a kiedy pomoc nastąpi, to już inna kwestia, bo podstawienie lokalu w mieście stołecznym Warszawa to jest często kilkanaście miesięcy, a czasami 2 lata. To też, w Śródmieściu również. Ja mam natomiast pytanie, proszę, bo tutaj do pana dyrektora Rotkiewicza, ponieważ pan powiedział o tych znamienitych radcach prawnych, którzy sceptycznie odnoszą się do koncepcji spadków wakujących. Można nazwiska poznać tych znamienitych radców prawnych? Panie ministrze, to jest w aktach komisji. Jedną opinię wydawała pani dyrektor, która zajmuje się od wielu, wielu lat nieruchomościami. Jedną opinię wydawał radca, który zajmuje się jak gdyby prawem w kontekście historycznym i był kiedyś asystentem w Sądzie Najwyższym. Trzecią nie pamiętam, no ale to jest w aktach komisji. Nie chciałbym tu publicznie tych nazwisk mimo wszystko przytaczać, bo nie wiem, czy te osoby sobie tego życzą. Ale jeżeli wydają opinię dla miasta stołecznego Warszawy bądź publicznych jakichś instytucji, to nie widzę powodu, żeby w jakikolwiek te nazwiska ukrywać. Tak, ale ponieważ... Zresztą pan się powołał na to jako dyrektor, w związku z czym proszę podać te nazwiska.
Ale to te informacje są w aktach komisji, więc to jest znane dla komisji. Panie dyrektorze, jeżeli pan się powołał na te konkretne osoby, proszę o podanie tych nazwisk. Ale mimo wszystko, panie ministrze, odmawiam podania tych nazwisk, to jest w aktach komisji. Jeżeli pan chce te nazwiska podać, no to proszę je podać. Nie, panie dyrektorze, pan się powołał na te konkretne osoby, w związku z czym dając argument do tego, że kwestia spadków wakujących jest kwestią niepewną, w związku z czym prosiłbym o konkretne nazwiska, albo niech pan się wycofa po prostu z tego argumentu. Ale to jest opinia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Panie dyrektorze, opinia no to jeżeli to jest Generalnej opinia... Skarbu Państwa. Przepraszam, panie dyrektorze, jeżeli to jest opinia Prokuratorii Generalnej, to nie jest to instytucja prywatna, tylko instytucja publiczna. Oczywiście, natomiast tą opinię sporządzają konkretni radcowie. Na wniosek i za pieniądze publiczne. Tak, zgadza się. No w związku z czym, jeżeli więc pan używa tego argumentu, to proszę go użyć do końca, podając nazwiska tych osób. Mogę mieć w tym momencie wątpliwości, czy te osoby gdzieś w postępowaniach reprywatyzacyjnych nie występują jako przedstawiciele stron. Albo ze strony proszę nie powołują pana, się na te opinie. Panie ministrze, radcowie mają zakaz dodatkowego zatrudnienia. Nie występują jako pełnomocnicy dlatego stron. Chciałbym uzyskać informacje o tych nazwiskach. To proszę je podać z akt. Panie, dobrze, ja na razie odpuszczę to. Natomiast pytanie jest takie. Osoby, które tutaj stawały jako świadkowie, mówiły, że miały podpisane umowy z miastem stołecznym Warszawa. Pytanie moje jest takie, ponieważ później okazało się, że umowy nie były przekazywane albo umów tych nie posiadała spółka Jowisz. Czy miasto stołeczne Warszawa przekazywało umowy lokatorów i komu? Wyjaśnię od razu. W momencie wydania decyzji reprywatyzacyjnej lokatorzy mieli zawarte umowy najmu z miastem. W roku 2011 miało miejsce przekazanie lokali i budynku spadkobiercom, którzy są wymienieni w decyzji. W tym czasie, w tym dniu, mówimy tutaj dokładnie o protokole przejęcia 14 lutego 2011 roku. W punkcie trzecim jest mowa, że strona przejmująca, czyli ci spadkobiercy, przejmują prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów najmu, także zatem stawki czynszu, które do tej pory obowiązywały i wiążą one i obie strony tych umów. Oraz załącznikiem jest przekazanie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym umów najmu, aneksów do umów najmu, podstaw prawnych do zawarcia umów najmu. W tym momencie miasto nie ma dalej władztwa nad tym, co się dzieje z dokumentami. Nie ma wpływu na to, czy w roku 2013 przy akcie notarialnym, nie mamy też tego aktu, komisja go ma, była wzmianka o istniejących umowach najmu. Napisane jest tutaj wprost, w tym protokole podpisanym w dniu 14 lutego 2011 roku, protokół przekazania przejęcia w oparciu o decyzję 301 i decyzję wojewody warszawskiego, bo tam to jakby pomińmy, ale w każdym razie z jednej strony są tutaj osoby w imieniu miasta stołecznego Warszawy, Wojciech Bartelski, Piotr Królikiewicz przekazujący, z drugiej strony przy udziale osób z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, a z drugiej strony w imieniu spadkobierców pan Andrzej Rosiński, pan Zbyszko Kaleta, chyba też przez pełnomocnika, inne osoby tutaj się przewijają, przejmują i w punkcie piątym, poza wieloma innymi punktami, bo tu jest też mowa o rozliczeniach, stanie lokali, w punkcie piątym jest mowa, w punkcie trzecim jest mowa o tym, że strona przejmująca przejmuje prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów najmu. Przy niniejszym protokole, to punkt szósty, przekazujący przekazuje przejmującemu dokumentację eksploatacyjną dotyczącą przekazywanych lokali, w tym umowy najmu, aneksy do umów najmu, podstawy prawne do zawarcia umów najmu, aktualne zawiadomienia o opłatach za przekazywane lokale. Taką dokumentację w tym momencie miasto przekazało. I w związku z tym mam pytanie, jaka jest tego podstawa prawna, że miasto przekazuje w tym wypadku umowy oraz związane z tym wszelkie prawa i obowiązki. Z czego to wynika, pana zdaniem, panie ministrze? W mojej ocenie wynika to z kodeksu cywilnego. Z artykułu... Których artykułów? Z przepisów o najmie. Przepisów o najmie, a dokładnie artykułu 678, paragraf pierwszy, który mówi o tym, że w razie zbycia rzeczy najętej
najemca, w rolę wynajmującego wchodzi nabywca. Musimy ten przepis w tym przypadku chyba zastosować przez pewną analogię, ponieważ nie jest to zbycie w rozumieniu na przykład sprzedaży czy darowizny. Jest to innego rodzaju zbycie, przejście własności i przekazanie posiadania w tym momencie ma miejsce. Zatem na korzyść lokatorów w tym momencie jest, by mając stawkę czynszu 6 zł, dalej ją mieli w korelacji z osobami, które przychodzą. Oczywiście, czy te osoby, które nabyły prawa, stają się właścicielami lokalu, utrzymają tą stawkę, czy też ją wypowiedzą, czy zrobią to zgodnie z prawem, czy to się utrzyma w sądzie, czy nie, to jest już osobna kwestia. Faktem jest, że to, co lokatorzy mieli przed decyzją reprywatyzacyjną, mają także później po przekazaniu lokali właścicielom na podstawie decyzji. Niestety trudno się tutaj z panem zgodzić, ponieważ umowa najmu z miastem stołecznym Warszawa, która jest umową na czas nieokreślony, jest trochę inną umową niż to, co się dzieje z tymi, niż to, ta umowa, którą mają ci ludzie po przejęciu tych budynków przez osoby prywatne. Nie do końca, dlatego że świadkowie tutaj ale widzi potwierdzili, pan, nie do jaka sytuacja nie do, była. Nie do końca, ale jednak inna. W ogóle nie ma pan racji, panie ministrze. Przepraszam, przeczytam artykuł 678, bo pan chce tutaj poprzez per analogiam, artykuł 678, paragraf 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu, nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana. I pan mi chce powiedzieć, że w tym wypadku miasto stołeczne Warszawa zbywa tę nieruchomość na rzecz byłych właścicieli, podczas gdy zgodnie z tym, co wiem z ministerstwa i są w aktach różnych spraw pisma z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, gdzie miasto stołeczne Warszawa nie może powoływać się na artykuł 678 kodeksu cywilnego przy przekazywaniu umów najmu następcom prawnym byłych właścicieli. W związku z czym pytanie jest takie, czy miasto stołeczne Warszawa przekazując umowy najmu lokali, to znaczy lokatorów w tych budynkach nie łamie prawa? Pytanie jest inne. Czy stawiając taką tezę, pan minister nie pomaga w chwili obecnej właścicielom tych nieruchomości, które zostały przejęte w drodze reprywatyzacji od miasta, po to, żeby przed sądem powołali się na nieważność umów najmu i ich kontynuacji z miastem? Z tego by wynikało, jeśli mogę skończyć, tu bym prosił o symetrię tak zwaną, wynikałoby z tego, że najprostszą drogą do podważenia, uciążliwych, mówię to w największym cudzysłowie, dla właściciela, takiego jak inwestor typu Feniks czy Jowisz, lokatorów, co w tym przypadku przybrało radykalne i zatrważające wręcz rozmiary, byłoby po prostu powiedzenie, że absolutnie nie ma żadnej kontynuacji. W tym przypadku jednak musimy na to spojrzeć troszkę szerzej, mianowicie artykuł przepisy kodeksu dekretu Bieruta, nie kodeksu Bieruta, mówią o tym, że własność budynku cały czas jest po stronie tych osób, którym. Czyli przyznaje pan, że nie doszło do zbycia. Nie, proszę nie przerywać. Znaczy, przepraszam, proszę nie przerywać. Cały czas ta własność jest po ich stronie. No tak, ale żeby uzyskać taki stan, muszą zapaść decyzje deklaratoryjne, to znaczy najpierw decyzje unieważniające odmowy, potem muszą zapaść decyzje ponowne po ustaleniu kręgu spadkobierców. I teraz moje pytanie do pana ministra jest takie, czy pana zdaniem wynająć nieruchomość może wyłącznie właściciel? Nie tylko. Właśnie. W związku z tym miasto, jeśli przez tyle lat zarządzało tym majątkiem i zawierało umowy najmu w nieruchomościach, które dzisiaj przyjmujemy, że no tak naprawdę zawsze były właścicieli w budynkach, bo nie mówimy o prawie użytkowania wieczystego, ale w budynkach, to co robiło? Działało na szkodę interesu publicznego i lokatorów, czy nie? I teraz dochodzimy do momentu, kiedy jest zwrot. To co dalej się ma stać? Mamy powiedzieć, że te nieruchomości, te najmy się kończą w tym momencie? Może już? Bardzo proszę. Panie mecenasie, miasto, to było pytanie retoryczne, ale nie do końca. Miasto stołeczne ma działać w granicach prawa. Jak najbardziej. I na podstawie każdy organ państwa. Na podstawie prawa. W związku z czym, jeżeli miasto stołeczne Warszawa nie działa na podstawie prawa, to znaczy, że łamie to prawo.
Każdy organ, jeśli nie działa na podstawie... Jeżeli mógłby pan mi nie przerywać, bo pan mi zwraca uwagę, ja się zastosowałem. W związku z czym, jeżeli miasto stołeczne Warszawa przekazuje te umowy tak naprawdę bez podstawy prawnej, oznacza to tyle, że łamie prawo. Druga rzecz, ja nie podpowiadam tutaj właścicielom, tym osobom, które odzyskują kamienicę, że w tym momencie te osoby są bezumownie traktowane. To znaczy traktowane jako bezumownie zajmujące lokale. No jasne. Tylko podpowiadam tym lokatorom, że to miasto stołeczne Warszawa ma z nimi umowę zawartą i tej umowy tak naprawdę nie powinien wypowiedzieć ten, kto przejmuje kamienicę, ani nie powinien im tak naprawdę podnosić czynszu, bo nie jest nadal stroną tej umowy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No tak, tylko panie ministrze, jeśli można jedno słowo. Pana wypowiedź do pewnego momentu jest bez zarzutu logicznie. Ma pan rację, że jeśli łamie prawo miasto Warszawa, jeśli w naszej ocenie nie ma tu złamania prawa, ta praktyka była od lat. I ona od lat też reprywatyzacja była uznawana za prawidłową. To samo robili poprzedni prezydenci. Ale to nie znaczy, że obecnie miasto nie łamie prawa. W naszej ocenie nie ma łamania prawa. W tym zakresie. Rozumiem. Dobrze. Jeszcze na koniec chyba tylko pytanie, bo w tej sprawie pojawia się, nie tylko w tej, ale w wielu reprywatyzacjach pojawia się pan adwokat Wiatrzyk. Czy może miasto ma zbadane, może w ramach tego audytu, którego jeszcze nie znamy, ma zbadaną aktywność pana adwokata Wiatrzyka i mogłoby się podzielić konkluzjami? Panie przewodniczący, audyt przesłałem państwu wczoraj. Z tego, co wiem, pan Wiatrzyk nie był jakoś aktywny w sprawach kuratorskich. Jeżeli chodzi o jakąś specjalną aktywność, tak, czy wielokrotną. W sprawach reprywatyzacji ogólnie. Ale dobrze, rozumiem. Jeszcze na sam koniec tylko jedno pytanie. Jakie miasto miałoby ewentualnie, czy miasto jako strona miałoby oczekiwanie wobec rozpatrywanej sprawy Nowogrodzkiej 6A wobec komisji? Rozumiem, że skoro złożyliście państwo wniosek w ramach spadku wakującego, to rozumiem, że miasto mówi, że ta 1/8 należałaby się miastu, tak? A co do całej sprawy, czy macie państwo już taki wyrobiony ogląd? Dyrektor, przeglądając akta tej sprawy i patrząc na to, jak spadkobiercy starali się o zwrot i badali, szukali możliwości zwrotu i jak gromadzili dokumenty przez lata, dochodzimy do momentu, w którym zastrzeżeniem tego jednego elementu, tego spadku wokującego, bardzo dyskusyjnego, ale być może nietrafnie rozstrzygniętego przez sąd na etapie postępowania z wniosku pana, nie pamiętam już nazwiska, nie, z pana Kalety chyba tam był wniosek, nie ma zbieżności. I w każdym razie na tym, czy była kwestia wyłączenia, czy była? Jedyny Zbyszko, którego znam w życiu, to Zbyszko z Bogdańca. Rozumiem, czyli nie ma podstaw do wyłączenia pana ministra w tej sprawie absolutnie. Zatem wynikałoby z tych czynności wszystkich, że najrozsądniejszą decyzją, którą komisja mogłaby podjąć, byłoby uchylenie decyzji i przekazanie jej do ponownego rozpoznania miastu, by w toku procedury sądowej zweryfikować kwestię tego spadku. Natomiast czy jest w tej sprawie podstawa do wydania decyzji w oparciu o tak zwane względy społeczne i skutki społeczne, proszę zwrócić uwagę jeszcze raz na zeznania świadków i to, co oni mówią, to znaczy w momencie, kiedy ktoś kupił, inwestor kupił nieruchomość, zaczęły się ich kłopoty. Ich problemy nie wiązały się bezpośrednio z reprywatyzacją. Można by powiedzieć, że w wielu innych przypadkach pojawiają się takie sytuacje, kiedy przychodzi ktoś, kto w sposób bardzo, powiedzmy, nadużywając swojej pozycji, delikatnie mówiąc, wkracza w sferę lokatorską. Od tego jest prokuratura w naszej ocenie. Natomiast oczywiście komisja uczyni tak, jak uzna za słuszne. Czy w tym zakresie należałoby ten stan przywracać, z czym wiążą się pewne konsekwencje? Rozumiem, dziękuję za to stanowisko. Jeszcze na sam koniec chciałbym zapytać państwa, czy komisja może liczyć na gwarancję ze strony miasta, że zaopiekuje się mieszkańcami, którzy dalej mają problemy już teraz? Panie ministrze, miasto się opiekuje lokatorami, natomiast no jest kwestia taka, że w tej chwili ten budynek
Czy ci wszyscy lokatorzy, którzy zwrócili się o pomoc, tą pomoc lub otrzymali, lub otrzymają. Natomiast no, jeżeli ktoś się nie zwróci o pomoc i tak jak mówiła pani świadek, że nie chce żadnej pomocy, no to jak miasto ma jej pomóc? Już mówiąc zupełnie kolokwialnie, tak? Jeżeli pani mówi, że nie chce żadnej pomocy. Nie użyję teraz tego sformułowania, które zawsze używamy, że rozumiem, bo nie rozumiem, ale przyjmuję. Pan Robert Kropiwiński. Jeszcze pytanie uzupełniające do przedstawicieli miasta, do pana mecenasa. Panie mecenasie, czy po ewentualnym uchyleniu decyzji przez komisję roszczenia byłych spadkobierców w jakikolwiek sposób wygasną? Jeśli przyjąć, że decyzja jest uchylona i przekazana jest sprawa do ponownego rozpoznania, bo tu mamy tą podstawę ewentualnie, no to wracamy do stanu, gdy te roszczenia są ponownie rozpatrywane, a niezależnie od innych konsekwencji, które się w tym zakresie wiążą z aktami notarialnymi i tak dalej. Natomiast to jest osobna podstawa decyzji od tych, które do tej pory wydawała komisja, czyli uchylała i sama odmawiała ustanowienia użytkowania wieczystego. A jeżeli właśnie komisja uchyli i odmówi, czy wtedy te osoby będą miały jakieś roszczenia jeszcze do miasta? Czy jest taka... Przede wszystkim będą miały drogę odwoławczą, ale tutaj mówimy bardziej, jak rozumiem, o sytuacji aktualnego wpisanego w księdze właściciela, którego dzisiaj no, niestety tutaj nie ma. Czy bo należy zwrócić uwagę, rzeczywiście myślę, że to jest bardzo istotne, że albo jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy miasto ma oprócz tej wątpliwości dotyczącej pana Sobola, według dzisiejszego stanu wiedzy, jakieś uwagi co do pozostałych spadkobierców? Inaczej mówiąc, czy krąg spadkobierców został ustalony prawidłowo? No, w naszej ocenie tak. To znaczy ten pan spadkobiercy o panu Sobolu również, natomiast no, pojawiła się, jak gdyby, chodzi mi o porządek dziedziczenia, tak? Natomiast no, pojawiła się kwestia, czy nie jest to spadek wakujący, którą to kwestię dopiero rozstrzygnie sąd. Jeszcze jedna kwestia, jeśli można tylko dopowiedzieć, to patrzymy na lokatorów, jeszcze trzeba w drugą stronę spojrzeć, to znaczy spółka, która jest aktualnie właścicielem, zawarła 12 umów przedwstępnych, obiecując i biorąc pewnie pieniądze jakieś dodatkowo za te lokale. Więc pytanie, w jakiej sytuacji znajdą się ci ludzie, którzy zapłacili te pieniądze. To przepraszam, panie mecenasie, a skąd pan to wie, bo ja o tym nie wiem. Z ksiągi wieczystej. Że 12 umów przedwstępnych teraz, a kiedy? Nie. We wrześniu 2017 chyba. Jak rozumiem, Jowicz robi to nie po to, żeby trzymać sobie te lokale, tylko sprzedać. Oni jasno to deklarują i tak robią. Ale umowy przedwstępne, kiedy całe to wszystko jest zrujnowane, tam nie ma... Okay. Znaczy, panie przewodniczący, to jest do wyjaśnienia przez nas, czy te wpisy były już po naszym zgłoszeniu do ksiąg i to my musimy wyjaśnić. Były z tego, co rozumiem, nie było wpisów, były wzmianki o wnioskach, ponieważ jednocześnie komisja zablokowała możliwość wpisu, więc te osoby, które chciały to nabyć, nie mają swoich praw ujawnionych w księdze. Tak rozumiem tą sytuację. Słuchajcie, czy według stanu na koniec września 2017 roku zostało złożonych 35 wniosków o wyodrębnienie lokali i również o założenie dla każdego z tych lokali nowej księgi wieczystej. Czyli z tego by wynikało, że 35 jest tych wniosków, a 12 jest przedwstępnych ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali. Według nowej kartoteki lokali to są dane miasta. Czy to zrobił pewnie obecny właściciel, to bardziej panie przewodniczący, lokale, tak? Komisja musi rozważyć też, moim zdaniem, los spadkobierców, czy byłych właścicieli, którzy odzyskali to, wydaje się, w dobrej wierze, sprzedali tę nieruchomość i teraz w momencie ewentualnego uchylenia przez komisję decyzji będą narażeni na poważne roszczenia od tych, komu sprzedali. Bo to jest rzeczywiście, no, czyli Jowisz będzie miał do nich ogromne roszczenia pewnie. I to jest, myślę, że dość istotny element, którym musimy się też jako komisja zderzyć, że ci spadkobiercy, tak jak zeznają świadkowie, oni nie czynili krzywdy właścicielom, zrobili to dopiero ci, którym oni sprzedali. I teraz my, próbując przywrócić stan pierwotny, będziemy mieli z tym dość duży problem, wydaje się, w sensie takim, że też los tych osób, które odzyskały tę kamienicę, no też powinniśmy w jakiś sposób rozważyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Doceniamy pana posła wielkoduszność.
przyjmujemy to, na pewno będziemy to wszystko rozważali, ale wiecie Państwo, że jak zwykle pewnie będziemy się o to kłócili już na etapie podejmowania decyzji. Teraz spróbujmy to zakończyć naszą rozprawę. Jeszcze odnosząc się króciutko tutaj Proszę. Do odpowiedzi na pytanie Pana Ministra, no to chcę też powiedzieć, że losy tego budynku będą też zależały od tego, czy wejdzie w życie nowa, duża ustawa reprywatyzacyjna, za co gorąco trzymamy kciuki, bo wtedy rzeczywiście sytuacja byłaby nieco odmienna. Dobrze, dziękuję bardzo. Informuję, że w tym... Tak? Nikt się nie zgłasza już. Informuję, że w tym momencie strony, pełnomocnicy stron mogą złożyć oświadczenia końcowe co do okoliczności rozpoznawanej sprawy, choć to się już chyba wydarzyło. Czy jeszcze coś Państwo chcielibyście dodać? Bardzo dziękujemy Państwu za udzielony głos. Myślę, że wyczerpaliśmy to, co można było powiedzieć. Dziękuję uprzejmie, panie mecenasie. Czy ktoś z Państwa? Nie, to przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, chciałbym teraz złożyć wniosek o ukaranie pana Radosława Martyniaka grzywną w sprawie o sygnaturze R13/17. Informuję, że w wezwaniu w charakterze strony na dzisiejszą rozprawę dla pana Radosława Martyniaka, prezesa zarządu spółki Jowisz, przepraszam, został sformułowany obowiązek osobistego stawiennictwa. Wezwanie zostało prawidłowo doręczone. Pan Radosław Martyniak nie stawił się. Na podstawie artykułu 10 ust. 1 i 2 i artykułu 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku w związku z paragrafem 7 ust. 1 i punktem 5 regulaminu działania komisji poddaję pod naradę i głosowanie kwestię ukarania Radosława Martyniaka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na dzisiejszej rozprawie grzywną w kwocie 3000 zł. Czy są głosy w tej sprawie? Jeżeli nie, to przechodzę do głosowania. Kto z panów jest za ukaraniem wyżej wymienionego pana grzywną? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 8 osób za, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że komisja postanowiła ukarać pana Radosława Martyniaka grzywną w kwocie 3000 zł. Kolejny wniosek. Informuję, że nie stawił się również Krzysztof Kawalec, wezwany na dzisiejszą rozprawę w charakterze świadka. W wezwaniu na rozprawę został sformułowany obowiązek osobistego stawiennictwa. Przepraszam, wezwanie zostało prawidłowo doręczone. Z tego względu na podstawie artykułu 10 ust. 1 i 2 artykułu 19 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku w związku z paragrafem 7 ust. 1 punktem 5 regulaminu działania komisji poddaję pod naradę i głosowanie kwestię ukarania Krzysztofa Kowalca za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na dzisiejszej rozprawie grzywną w kwocie 3000 zł. Czy ktoś z panów chce zabrać głos? Pan Paweł tak. Lisiecki. Ja myślę, że zarówno w tym poprzednim przypadku, jak i w tym przypadku mamy do czynienia z niestety wzorowaniem się na pani prezydent. Widać, ryba psuje się od głowy i notoryczne odmawianie stawiennictwa się przed komisją przez panią prezydent jest właśnie przyczyną między innymi tego, że dwóch panów, którzy zostali wezwani, się obecnie nie stawia i próbuje uchylić się od odpowiedzi, tak jak to robiła pani prezydent. Dziękuję uprzejmie. Sebastian Kaleta. Chciałbym właśnie również, bo żeby była jasność co do uzasadnienia tego środku, który komisja w pierwszym przypadku podjęła i w tym drugim przypadku tego wniosku oczywiście będę za nim. Po pierwsze właśnie postawa pani prezydent, która nie stawia się przed komisją, uchyla się obowiązkom, które nakłada prawo w związku ze stawiennictwem. Jak widzimy przykład na to, żeby komisję unikać, przyjęli panowie z grupy Fenix, którzy mieli dzisiaj okazję, bo chciałbym podkreślić, że grupa Fenix kilka pism z takich ogólnych oświadczeń na temat swojej działalności skierowała do komisji. Również w sprawie Poznańskiej 14 to się działo, co również w swoich pytaniach na przykład przytaczałem, to mieli dzisiaj okazję, by przedstawić swój ogląd sprawy. Jak widzieliście Państwo, zarówno dzisiaj, jak i w sprawie poznańskiej, mieszkańcy kamienic, które przyjęła grupa Fenix, mają, mówiąc delikatnie, poważne zastrzeżenia do tego, jak przebiegał proces, można powiedzieć, remontu, jak to nazywa sama spółka, tak zwanej rewitalizacji, bo to są słowa z oświadczeń. Natomiast, jak widać, panowie nie mieli odwagi, by się dzisiaj z komisją spotkać. Ja bym chciał się odnieść do informacji, którą pan Martyniak zawarł w piśmie, który skierował do komisji, że miał zaplanowane inne spotkania w tym czasie, co w oczywisty sposób jest średnio usprawiedliwiającym argumentem. I zarówno mieszkańcy tych kamienic, którzy jak widzimy bardzo przeżywają i duży trud im jakby ich poświęcenie, żeby w ogóle przedstawić swoją relację przed komisją, jak widać tego rodzaju
chęć przekazania swojego stanowiska, swojej wiedzy nie stoi po stronie grupy Feniks. I chciałbym jasno powiedzieć, że jest to w mojej opinii bardzo niepokojąca postawa, na którą komisja musi zareagować. A jednocześnie w związku z podniesionym wcześniej na samym początku dzisiejszej rozprawy przez posła Kropiwnickiego o kwestii tego, kogo wzywamy, na jakie terminy, chciałbym również poprosić, zwrócić się do pana przewodniczącego, by w związku z faktem, że kolejnym adresem, którym komisja będzie się zajmowała, będzie dotyczył działalności grupy Feniks, będzie Noakowskiego 16, to aby panowie zostali ponownie wezwani na Noakowskiego 16 razem z innym panem Kawalcem, Andrzejem Rachmanem, który zakładał grupę Feniks, i żebyśmy mogli wszyscy z nimi się spotkać 4 lub 5 grudnia. Jak również chciałbym tutaj publicznie zaapelować, by panowie znaleźli czas i zaplanowali swoje kalendarze w ten sposób, by przed komisją się stawić, tym bardziej, że przypominam, jeden z akcjonariuszy grupy Feniks stwierdził, że mógłby nawet 10 razy przed komisją się stawić, więc jak najbardziej grzywny według mnie są uzasadnione. A następnym razem mam nadzieję, że uda nam się skutecznie przeprowadzić czynności z udziałem dzisiaj wezwanych panów. Dziękuję uprzejmie. Łukasz Kondratko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wystarczy tylko powiedzieć, że przede wszystkim przykład w przedmiotowej sprawie idzie, można powiedzieć, z góry, dlatego że pani Hanna Gronkiewicz-Walc wyznaczyła swego rodzaju ścieżkę postępowania. No i też można powiedzieć analogicznie, że milczenie czy też nieobecność obu panów jest też analogiczne w stosunku do milczenia pani Hanny Gronkiewicz-Walc, która też tutaj się nie pojawia. I też można byłoby też zapytać, czy tak jak poprzednio państwo pełnomocnicy ratusza również z takim zatroskaniem pochylają się nad losem lokatorów. Tak jak to tutaj przedstawiali swoją sytuację, to chyba wszyscy przyznamy, że wyjaśnienia ze strony zarówno tych dwóch panów, jak i ze strony pani Hanny Gronkiewicz-Walc również powinny być w tej sprawie konieczne i istotne. Dziękuję uprzejmie. Pan Robert Kropiwnicki. Tak, krótko uważam, odniosę się do tego, co mówią moi przedmówcy w nawiązaniu. Wiązanie pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc z panami z grupy Feniks uważam, że jest wysoce niestosowne i nieprzyzwoite. Jest zwykłą manipulacją i może się pan śmiać, ale jest to śmiech dość gorzki i nawet bym powiedział niestosowny, żeby nie mówić ostrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Paweł Lisiecki. Nie wiem, czy pan minister Kropiwnicki wie, w której kamienicy znajduje się siedziba firmy Feniks, do której to spółki należy również spółka Jowisz. Wie pan, panie ministrze Kropiwnicki? To jest ta kamienica, którą odzyskał mąż pani prezydent Gronkiewicz-Walc. A niech pan mówi uczciwie, że odzyskał 2% w tej miał w kamienicy, nie miał kamienicę. No niech pan nie przekłamuje. W związku z tym, panie ministrze, wskazywanie na związki jest tak naprawdę zasadne i zasadne jest pytanie o te związki. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Obawiam się, że teraz chyba nie, że teraz to jest dyskusja pomiędzy członkami komisji. Odnośnie tej analogii. Ja wiem, ale to jednak pani mecenas, ponieważ przepraszam, ja też teraz nie jest, to jest dyskusja pomiędzy członkami komisji, bo to jest nasza kompetencja. Bardzo panią przepraszam, ale nie mogę pani udzielić teraz głosu. Chciałbym na koniec tylko powiedzieć, że spółka Jowisz, znaczy Feniks Group i wszystkie spółki zależne, tego jest tyle, że to po prostu kilkanaście osób musiało się tym zajmować, żeby to w ogóle rozszyfrować, jak to działa. No, nie unikną wezwań. A co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Chciałem, żebyście to państwo wszyscy wiedzieli. Jak będzie trzeba, to konsekwentnie będziemy ich wzywać również na każde posiedzenie. Ja też, jak państwo być może wiecie, jest przygotowywana nowelizacja ustawy o komisji. Jest gotowa nawet. Zastanawialiśmy się w naszym gronie, czy ruszać kwestię kar, czy zwiększać te kary grzywien, czy proponować jako rozwiązanie legislacyjne. Jeszcze wczoraj myślałem, że to, co jest, te rozwiązanie dzisiejsze wystarczy, ale jak widać, to jest moja już ocena, teraz sobie pozwolę na indywidualną ocenę podczas naszej narady. Jednak koledzy, którzy wypowiadali się przed chwilą z komisji, moi koledzy z komisji mają rację, to znaczy no rzeczywiście tutaj ryba psuje się od głowy i boję się, że z tego przykładu pani prezydent, inni mogą czerpać,
szczególnie ci, których na to stać, znaczy których stać na to, żeby płacić sobie grzywny, a grupy Feniks bez wątpienia na to stać. Ja chciałbym, żeby przedstawiciele grupy Feniks zmierzyli się z tym, o czym mówili dzisiaj mieszkańcy, i byli uprzejmi odpowiedzieć na pytanie, jak to było z tymi telefonami o 4 w nocy, jak to jest wprowadzaniem tego człowieka do mieszkania jednej z kobiet, mimo że 70 lokali obok jest wolnych i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo bym, naprawdę to należy się państwu, to jest lekceważenie organów państwa, jeżeli jeden z członków, jeszcze jedna z wezwanych osób pisze, że ma inne dzisiaj spotkanie. No to jest właśnie, do takiego państwa doprowadziliśmy. Doprowadziliśmy do państwa, że spotkanie pana prezesa jest ważniejsze niż stawienie się przed organem, który powołał Wysoki Sejm swoją mocą ustawodawczą. Dlatego no, nie mam żadnej wątpliwości, że w tej sprawie będziemy musieli być konsekwentni, tak samo jak wobec pani prezydent. To myślę, że podobne standardy powinniśmy stosować wobec przedstawicieli tej grupy, która pewnie pomogłaby nam odpowiedzieć na wiele nurtujących nas pytań. W związku z powyższym, kto z panów jest za ukaraniem pana Krzysztofa Kawalca za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na dzisiejszej rozprawie grzywną w kwocie 3000 zł? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 8 głosów za, 1 osoba wstrzymująca. Stwierdzam, że komisja postanowiła ukarać pana Krzysztofa Kawalca grzywną w kwocie 3000 zł za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na dzisiejszej rozprawie. Ostatni wniosek. Informuję, że zamiast pani Hanny Gronkiewicz-Walc stawili się dzisiaj na posiedzenie komisji pełnomocnicy. Wezwanie na dzisiejszą rozprawę dla pani Hanny Gronkiewicz-Walc został sformułowany obowiązek osobistego stawiennictwa. Wezwanie zostało prawidłowo doręczone. I teraz jest ten moment. Czy pełnomocnicy chcieliby zabrać głos, jeżeli chodzi o wyjaśnienie powodów niestawiennictwa osobistego pani prezydent, pani Hanny Gronkiewicz-Walc? Tak, powtórzymy to, co mówimy konsekwentnie dotychczas, że prezydentowi miasta stołecznego Warszawy nie przysługuje status strony w postępowaniu przed komisją i z tego też względu nie ma możliwości, aby w charakterze strony prezydent miasta stołecznego Warszawy stawił się przed komisją weryfikacyjną. Potwierdził nasze stanowisko, abstrahując, że już wcześniej była ugruntowana linia orzecznicza w tym zakresie. Nasze stanowisko potwierdził kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając spór kompetencyjny i również wczoraj potwierdziło nasze stanowisko, zostało potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z panów chciałby zabrać głos? Robert Kropiwnicki, bardzo proszę. Panie przewodniczący, chciałem zapytać, kiedy komisja podjęła decyzję o tym, że pani Hanna Gronkiewicz-Walc będzie wezwana jako strona z obowiązkiem osobistego stawiennictwa? No, pana pytam. Obawiam się, że to wszystko znajduje się w aktach. No może pan nas przepytywać teraz o wszystkie kolejne terminy. Czy jesteśmy w stanie panu posłowi szybko odpowiedzieć? No tak jak, jestem przekonany, że dokładnie tak samo jak wszyscy byli wzywani. Na pewno. Nie było tu żadnej różnicy. Nie wiem, czy ta odpowiedź pana satysfakcjonuje, ale widzę, że tak samo. Czy w międzyczasie ktoś z panów chciałby zabrać głos? To jeszcze chciałem tak? Bo to chętnie poczekam na tę informację. Dobrze, to szukam. Ale jeszcze powtórzę ten argument, że jeżeli ta decyzja tak naprawdę, jeżeli nawet, bo też zwracam uwagę, że nikt z panów członków tak nie wnosi zastrzeżeń co do podjęcia słuszności decyzji, z wyjątkiem tego spadku wakującego dotyczącego 1/8 wartości tej nieruchomości. Wszystkie rzeczy złe, które działy się w tej nieruchomości, miały miejsce po roku 2013, czyli w momencie, kiedy prawowici spadkobiercy sprzedali tę nieruchomość spółce Jowisz czy tam Feniks. I to by oznaczało, że pani prezydent tak naprawdę też osobiście nie uczestniczyła w żaden sposób przy podejmowaniu tej decyzji, co wiemy z akt. Tę decyzję podpisał pan Jakub R., pani Grażyna FG, jak również jest parafowany na niej pan Krzysztof Śledziewski. I komisja nie wzywała żadnej z tych osób, która była bezpośrednio przy podejmowaniu tej decyzji, ale ciągle komisja upiera się o tym, żeby wzywać panią prezydent, która osobiście nie uczestniczyła w przygotowywaniu tej decyzji, ani nie parafowała, ani nie była o niej
pewnie jakoś osobiście informowana, bo nie był to obiekt użyteczności publicznej. Nie znajdujemy tego ani w protokołach tych zespołów koordynacyjnych, ani nic, że wokół tej kamienicy toczyła się jakaś większa dyskusja w tamtym czasie. Toczy się teraz na wyniku skutków tych, którzy kupili tę kamienicę. W związku z tym uważam, że też wracając do argumentacji dotyczącej tego, że grzywna w postępowaniu administracyjnym ma służyć przymuszeniu do działania, a to nie widzę żadnej zasadności do tego, żeby upierać się, że w tej sprawie pani prezydent powinna być osobiście. Z tego względu jestem przeciwny tej grzywnie i uważam, że na pewno nie powinna być też ona w ogóle uchwalana, ani na pewno nie powinna być też uchwalana w maksymalnej wysokości. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Paweł Lisiecki. Ja chyba będę musiał prosić pana przewodniczącego o to, żeby na siedzeniu dla świadków usiadł chyba pan Robert Kropiwnicki, pan minister, bo zdaje się, że on ma większą wiedzę od nas odnośnie tego, o czym wiedziała bądź nie wiedziała pani prezydent. Bo jeżeli pan minister Kropiwnicki twierdzi, że pani prezydent nie wiedziała, no to pan pewnie tę wiedzę skądś posiada. Ja takiej wiedzy nie posiadam, w związku z czym chciałbym się pani prezydent o to między innymi zapytać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, Łukasz Kondratko, bardzo proszę. Tak, jeszcze przyłączając się do głosu pana posła Lisieckiego, myślę, że o ile nie na miejscu dla świadków, to na pewno na miejscu dla pełnomocników. Miałem pan poseł sobie zasiąść. Krótko odniosę, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pan Robert Kropiwnicki. Czy mamy już tę informację, kiedy została podjęta uchwała komisji o wezwaniu pani prezydent? To jest wezwanie przewodniczącego 25 września 2017 roku. No, ale dobrze, ale to jest wezwanie przewodniczącego, ale ustawa mówi wyraźnie, że komisja może wezwać stronę do stawienia się na rozprawę osobiście. To by oznaczało, że jednak to komisja wzywa, a nie przewodniczący. A z tego, co jak czytam ustawę, to są to dwa różne organy jednak. Pan przewodniczący ma duże uprawnienia, ale nie jest... Nie zastępuje całej komisji. Jeżeli ustawa mówi wyraźnie w artykule 18, komisja może wezwać stronę do stawienia się na rozprawę osobiście, to znaczy, że to powinno być wezwanie komisji. Oczywiście ono może być podpisane przez przewodniczącego, ale powinno być uchwalone przez komisję w drodze postanowienia. Dziękuję za ten głos. Może sam nie będę zabierał, może sam nie będę z panem polemizował, bo i tak pan mi nie uwierzy, dlatego poproszę o... Nie, ale ja panu wierzę, że pan to wysłał i podpisał, tylko czy było stanowisko komisji. Poproszę o pomoc departamentu. Bardzo proszę, tak, pani sędzia Dalkowska? Tak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, do ustawy z dnia 9 marca 2017 roku został uchwalony regulamin urzędowania komisji i zgodnie z tymże regulaminem, z paragrafem 7 ustęp 1, do wyłącznej kompetencji przewodniczącego komisji należy między innymi organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem i tokiem tego postępowania. Ta kompetencja oznacza, że prawo do wezwania świadka czy też strony na termin rozprawy należy do kompetencji przewodniczącego i to się odbywa w formie zarządzenia o wezwaniu na termin rozprawy. Natomiast sama decyzja o przesłuchaniu, o wydaniu postanowienia w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka czy dowodu z zeznań strony, jest to kompetencja rzeczywiście komisji i takie postanowienie może być wydane podczas rozprawy, jak również na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z tą kompetencją pani prezydent została wezwana do osobistego stawiennictwa w trybie, o którym wcześniej wspomniałam. Jeżeli mogę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Może pan, tylko błagam, ja panu udzielę głosu, tylko niech pan pozwoli mi prowadzić. Dobrze, pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo. No otóż kompetencja zawarta w regulaminie do organizowania prac komisji, w tym wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń, no ciężko uznać, że to jest tożsame z tym, że komisja może wezwać stronę do stawienia się na rozprawę osobiście. Bo jednak no to nie można aktem niższego rzędu regulować akt wyższego rzędu. No państwo wiele razy próbujecie ustawą zmieniać konstytucję i to jest taki podobny mechanizm, a tu regulaminem wydanym przez ministra próbujecie ograniczyć kompetencje komisji, a komisja jednak powinna podjąć postanowienie, więc można
z pełnym przekonaniem powiedzieć, że komisja w ogóle nie podjęła takiego stanowiska, postanowienia o wezwaniu pani prezydent osobiście, chyba że podjęła je dzisiaj rano, bo też nie pamiętam, co pan prezydent, co pan przewodniczący przeczytał. Czy tam nie było też wśród świadków ustalenia stron. Ale to pokazuje na poważne uchybienia proceduralne, co może skutkować no, istotnym naruszeniem prawa przez komisję. No, z tego względu uważam jednak, że pani prezydent nie została skutecznie wezwana, a ponieważ nie było postanowienia komisji o wezwaniu, więc karanie przez komisję panią prezydent, która została wezwana może dzisiaj, tak naprawdę prawidłowo, a może w ogóle, no wydaje się, że jest zupełnie nieprawidłowe i niestosowne. I na te wszystkie osobiste uszczypliwości, które panowie tu mówicie, możecie mnie obrażać, możecie mnie próbować przesłuchiwać, a nawet torturować, jak to lubicie opowiadać o tym, czy inne hatakumby ogłaszać, ale naprawdę robi się to coraz bardziej, no już mniej groźne, a śmieszne, jak mówicie, że będziecie członka komisji sadzać zaraz na stanowisku czy tam pełnomocnika, czy świadka. Już to się wam zdarzało, że ktoś przychodzi jako strona, zostaje świadkiem i to nie raz. Więc to naprawdę już nawet nie jest śmieszne. Ale wracając do sprawy podstawowej, uważam, że nie ma podstawy do ukarania pani prezydent, ponieważ nie ma postanowienia komisji o wezwaniu jej do stawiennictwa osobistego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te słowa. Nie wiem, dlaczego pan się od razu tak zdenerwował takim rzuconym wolnym pomysłem dotyczącym tego, że mógłby pan nam opowiedzieć tutaj na temat swojej wiedzy. Nie wiem, czy ma pan coś do ukrycia, czy boi się pan prawdy. Ja nie wiem, skąd taka nerwowa reakcja u pana od razu. Ja nie mam z tym żadnego problemu, żeby też państwu opowiedzieć, jaki jest mój stan wiedzy na ten temat, ale być może uderz w stół, a nożyce. Ale panie pośle, bo ja nie chciałbym kontynuować tej dyskusji, która się przeradza w taką typową przepychankę, jaką znamy z komisji sejmowych. No ale jeżeli pan już używa tego typu zaczepek i mówi pan, że wy to macie zwyczaj łamania tej konstytucji, nadpisywania ustaw i tak dalej. No wie pan, według mojej wiedzy to ja znam jeden taki przypadek rażącego złamania konstytucji, który stwierdził Trybunał Konstytucyjny, zresztą ten poprzedni, nie ten dzisiejszy, i dotyczył wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego 5 nagle. I wie pan, kto był autorem tych poprawek? Przypomina pan sobie? Wiem, kto był. Ale jakby pan mógł przypomnieć, kto to był? Ale dobrze wiem, kto głosował za tym i wiem też, jakie było wasze stanowisko. Ja nie głosowałem. I jesteśmy przy reprywatyzacji, ale niech pan się wypowie na temat reprywatyzacji. Ja widzę, że pan już jest zdenerwowany, ale problem polega na tym, że chyba nie ma żadnych powodów, żeby podważać kompetencje Trybunału kierowanego przez Andrzeja Rzeplińskiego. W tym składzie był pan Andrzej Biernat i stwierdził, że no, ktoś w sposób rażący naruszył konstytucję, no i był to ten, który złożył poprawki dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sprawdźmy, kto to był. O, Robert Kropiwnicki. Jaki przypadek? Panie przewodniczący, stosuje pan raz kolejny. W momencie, kiedy prośbę. Brakuje panu argumentów Ja mam taką prośbę. Znaczy, bo ja pana słuchałem, jak pan mówił. Pan opowiadał, pan zaczepiał, opowiadał, ja pana słuchałem, a teraz... A ja na koniec sobie pozwoliłem sam zabrać głos i przypominam panu, że akurat, może pan używać różnych argumentów, ale akurat jeżeli chodzi o łamanie konstytucji, to obawiam się, że w tej sprawie nikt nie ma z panem szans. I to stwierdził sędzia Rzepliński, a nie Patryk Jaki. Dlatego mam prośbę. Przejdźmy do głosowania, jeżeli członkowie komisji się zgadzają. Czy dalej mamy kontynuować tą jałową dyskusję? Głosujmy, tak? To zgłoś. To wniosek formalny w pierwszej kolejności. Bardzo bym prosił, by przejść do głosowania nad ukaraniem karą grzywny pani Hanny Gronkiewicz. Wniosek formalny w pierwszej kolejności. Podaję pod głosowanie wniosek formalny o przejście natychmiastowe do głosowania bez prowadzenia dyskusji. Kto z panów jest za tym wnioskiem? 5 głosów za, kto jest przeciw? 1 głos przeciw, kto się wstrzymał?
3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że komisja postanowiła. Panie przewodniczący, chciałbym krótko się odnieść do tego, co pan mówił. Ale komisja postanowiła przejść do głosowania, dlatego bardzo mi przykro, ale musimy przejść do głosowania. Ja muszę respektować postanowienia komisji. Sam pan przed chwilą się upominał o to, żeby to komisja decydowała. No to komisja teraz zdecydowała, że niestety przechodzi do głosowania. Kto z panów jest za ukaraniem Hanny Gronkiewicz-Waltz grzywną w wysokości 3000 zł? Panie przewodniczący, informuję pana, że. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 5 osób było za, 3 się wstrzymało, 1 była przeciwna. Stwierdzam, że komisja postanowiła ukarać panią Hannę Gronkiewicz-Waltz grzywną w wysokości 3000 zł. W związku z ostatecznym wyjaśnieniem sprawy zamykam rozprawę przed komisją. Informuję, że strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego. Zgodnie z artykułem 10 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w terminie 14 dni od chwili zamknięcia rozprawy. Na tym zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji. Dziękuję uprzejmie. Przepraszam, mam prośbę do członków komisji, posiedzenie niejawne byśmy teraz, tylko do członków komisji jeszcze, jednak posiedzenie niejawne byśmy zrobili teraz. W 305, od razu, jeżeli można, żebyśmy już nie tracili czasu.